Ja mam takie poczucie, że nikt do końca nie wierzył, że to się uda. W tym roku, że to się uda w ogóle, że coś z tego wyjdzie. Słusznie powiedziała ty, siostra Ola, że z duszą na ramieniu, bo myślałam, że w ogóle z tego nic nie wyjdzie, bo to jest 14 dziewczynek w różnym wieku, które nigdy nie trzymały pędzlady. To, że to dzieło powstało, jest zasługą przede wszystkim Pastoracji Bożej, ale też wielu osób, które w tym pomogły. Pastor Pastorani prowadzą ośrodek socjoterapii. Współdziałamy z osobami świeckimi oczywiście. Dziewczęta są z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Jest to grupa 14 osób. Zjechały się do nas z całej Polski. I one, no właśnie, przechodzą u nas pewien etap resocjalizacji. I ona przebiega w bardzo różny sposób. Różnie też jest, różne też formy są. I myślę, że to spotkanie z ikoną było jednym z lepszych doświadczeń na przestrzeni 5 lat, kiedy pracuję z dziewczętami w tym ośrodku. I że one też mogły dotknąć tego wymiaru duchowego, nie tylko zrobić coś, ale spotkać się z kimś. To jest jedna rzecz. Natomiast druga kwestia to jest to, jak dziewczęta weszły w tą rzeczywistość warsztatową pisania ikon. To też jest dla mnie cud. Ja też nie zastanawiałam się nigdy nad tym, czy to coś z tego będzie, czy nie. Po prostu miałam takie natchnienie i to się udało. To jakoś tak poszło samo. Poszło wszystko samo. Pan Bóg to poprowadził, jestem o tym przekonana. I efekt, zadowolenie dziewcząt, ich uśmiech na twarzy, ich po prostu to, co one zrobiły, efekt ich pracy, każda indywidualna ikona, która jest naprawdę inna, piękna, która przedstawia je w jakiś sposób, jest też takim wymiernikiem dla mnie, że to było coś dobrego. Coś dobrego, coś pięknego i ufam, że na to dobre. Technika nie należy do łatwych, a jeszcze przedstawienie jest dość trudne, dlatego że są tam 3 osoby. W związku z czym ja upraszczałam to przedstawienie, usuwałam ręce z przedstawienia. Chodziło o to, żeby jak najprościej to przedstawić. Natomiast ujęło mnie to, że to jest rodzina, czyli wzorzec matki, ojca i dziecka. Także stwierdziłam, że warto się pokusić właśnie o świętą rodzinę, nie o jakąś taką ikonę typową, którą się zaczyna, że jest tylko jedna postać prosta, to było dość skomplikowane. Gdy pisałam ikonę, czułam się tak wyjątkowo, tak spokojnie czułam, że ktoś przy mnie jest, to tak mi pomaga i te różne kolory, te wzory, po prostu tak, żeby to było dokładnie, po prostu starałam się dla jakiegoś tam celu. I myślę, że moją ikonę ofiaruję rodzicom. To będzie najlepszy pomysł. Dziewczyny mnie bardzo przyjemnie zaskoczyły, ponieważ obawiałam się, bo w tym wieku to niekoniecznie zainteresowane są takimi rzeczami. A one naprawdę były zainteresowane. Nawet któraś powiedziała, proszę pani, mówią, że oj, te ikony ja nie umiem, a potem jak już podchodzi, jak się zbliża czwartek, to kiedy pojedziemy na ikony? Kiedy pojedziemy na ikony? Czyli jednak cieszyło mnie to. Mamy nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia ikona i że jeszcze będzie jej więcej. No, że będziemy pisały więcej ikon. No i że to jest bardzo fajne doświadczenie. No i ja kiedyś chciałabym sobie to robić w życiu. Nie, no.
na początku, jak zobaczyłam, miałam wyseczkę, byłam bardzo przerażona, bo się bałam, że po prostu nic nie będę w stanie zrobić. Ale oczywiście przy pomocy pani mi się to udało i jestem z tego bardzo zadowolona, a moją ikonę ofiaruję dziewczynce, która ma złośliwego raka. Cieszę się. Powiem szczerze, jak oglądałam jej tutaj na stole te wszystkie ikony, to naprawdę serce rosło. Naprawdę serce rosło. Pięknie to było. Oczywiście ja sama nie dałabym rady tego, bo 14 osób ogarnąć to jest dla jednej osoby duże bardzo wyzwanie, powiedziałabym praktycznie niemożliwe do zrobienia. Więc zwróciłam się o pomoc, pomaga mi tutaj moja koleżanka z pracowni, pani Jasiewko, no i o wsparcie takie teologiczne księdza, który też u nas w pracowni maluje, księdza Krakowczyka, który tutaj mieszka Palatynem jest i też przychodzi do pracowni. Bardzo im w ogóle dziękuję, bo po prostu przychodzili, poświęcali swój czas. Ten kurs dla tych dziewczyn, który myślę, że też był taką fajną przygodą, nie tylko dla nich, ale i dla nas dość ciekawym doświadczeniem, ponieważ ikona świętej rodziny, którą dziewczyny wykonywały, nie należy do najłatwiejszych ikon i jeśli ktoś zaczyna przygodę z pisaniem ikon, no to raczej się poleca ikony na przykład Pantokratora albo Mandylion, które są o wiele łatwiejsze. Przede wszystkim twarz, żeby się nauczyć właśnie robić dobrze twarz postaci i to raczej jednej. A w przypadku świętej rodziny to są trzy osoby, no ich twarze są też nie za duże, więc też wymagają bardzo wielkiej precyzji, żeby twarz dobrze namalować. Więc święta rodzina nie należy do najłatwiejszych ikon, ale dziewczynom to bardzo dobrze wychodziło i myślę, że i one, i my jesteśmy zadowoleni z tej przygody.